Jeśli, tak jak ja, masz obojga rodziców polskiego pochodzenia, to raczej nie masz wątpliwości co do twojej czy mojej przynależności narodowej. Możliwe też, że tak jak większość polskich emigrantów, z którymi rozmawiam, najlepiej czujesz się wśród swoich. Jak jednak może myśleć i swoją przynależność odczuwać i określać osoba urodzona w Polsce z matki pochodzenia ukraińskiego, a ojca pochodzenia amerykańskiego, mająca współmałżonka pochodzenia indyjskiego i dwójkę dzieci urodzonych, jedno w Niemczech, a drugie na Cyprze i na co dzień mieszkająca w Szkocji? Na usta ciśnie mi się tylko jedno określenie – obywatel świata. Takim obywatelem, a raczej obywatelką świata jest mój dzisiejszy gość, Anita Razak, która nigdy w Polsce nie czuła się jak w domu. Od samego początku była outsiderem i nie wpasowywała się w obowiązujące normy czy systemy. Anita nie szukała bezpieczeństwa oferowanego przez system, ale pełnej wolności. Czy jednak we współczesnym, systemowo zorganizowanym świecie da się jeszcze żyć w pełnej wolności? Dziś usłyszysz historię wyjątkowej kobiety biznesu, działającej w Szkocji w branży nieruchomości. Oprócz inwestowania i wynajmu mieszkań prowadzi również firmę sprzątającą, podróżuje po świecie oraz zajmuje się swoimi dwoma dorastającymi córkami uczącymi się w systemie edukacji domowej. No, czy to możliwe, aby za to wszystko wziąć na siebie pełną odpowiedzialność i nadal czuć się człowiekiem wolnym i szczęśliwym? Okazuje się, że obywatelki świata nic nie zatrzyma. Posłuchaj zatem tej wyjątkowej rozmowy z jedną z nich, Anitą Razak. A to jest 37. odcinek podcastu Biznes Cafe. Ja nazywam się Grzegorz Futyma i w tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorczymi Polakami z całego świata. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Ty w Edynburgu chyba mieszkasz stosunkowo niedługo. Wiesz co, 6 lat, już 7. Aha. No, już jestem tutaj... 7 lat mieszkam w Edynburgu. Poza Polską mieszkam bardzo długo, natomiast Edynburg, tak, już 7 lat. Ostatnio jak sobie zdałam z tego sprawę, to sama byłam w szoku. No. To poleciało. No właśnie, ale poza Polską jesteś długo i wiem, że gdzieś tam lubisz Kraków, wspominasz tamte rejony krakowskie, dobrze ci się kojarzą, gdzieś tam rozumiem też bo jakieś... Bo ja pochodzę stamtąd, znaczy ja mieszkałam w Krakowie, mój ojciec pochodzi, znaczy mieszka w Krakowie i tam mieszkaliśmy, więc dlatego. I mam sentymenty oczywiście, to takie moje miasto pierwsze. Bardzo lubię, wspominam. Bardzo rzadko jeżdżę, zdarza mi się tam wpadać biznesowo na 2-3 dni, i wtedy uwielbiam tą atmosferę, chodzić sobie tam po rynku i wchłaniać tą atmosferę. Miasto się zmieniło bardzo, ale no sentymenty są. To przenieśmy się do tych czasów. Kiedy spędzałaś ten czas? Kiedy były lata i co robiłaś w Krakowie? Pamiętam dzieciństwo, ponieważ jak wspomniałam, mój ojciec był właśnie mieszkał w Krakowie, poznał moją mamę. Moja mama przeprowadziła się do niego po ślubie i ja tam już się urodziłam, mieszkałam. Takie wczesne lata dziecięce, pamiętam jakieś jezioro, pamiętam chodziliśmy na jakieś place zabaw, to wtedy była jeszcze głęboka komuna, więc pewnie to wszystko było szare i tak dalej, nie pamiętam, znaczy oczami dziecka pewnie to wyglądało inaczej, pamiętam Wisły, pamiętam te wycieczki statkami po Wiśle, to też bardzo często jakoś mama i tata nas zabierała, mnie i mojego brata zabierali na takie właśnie małe jakieś właśnie wycieczki statkami. I później się wyprowadziliśmy, ponieważ moi rodzice się rozstali, moja mama się wyprowadziła w tereny, z których ona pochodzi, czyli to jest tam okolice Nowego Sącza, Limanowej, Tymbark chyba znany, bo moja mama się w Tymbarku urodziła, więc to jest znane chyba taki z tych soków miejscowość. I tam właściwie później przeprowadziliśmy się na wieś i już tam też większość życia, tą resztę życia spędziłam właśnie na wsi, nie tak daleko Krakowa, ale jednak... To już było troszeczkę poza. I tam, no i tam właściwie chodziłam do szkoły, skończyłam szkołę, skończyłam również właśnie w tym barku liceum.
No i na studia powrót do Krakowa. Było to dla mnie tak oczywiste, bo to dla mnie było moje miasto i jakby zaczęłam studia, to oczywiście wybrałam Kraków. Z tym, że tam się mi nie powiodło na studiach, nie przyjęli mnie na psychologię, ponieważ było tak bardzo dużo kandydatów. I zdawałam egzaminy w Toruniu na historię, bo historia, psychologia była jedną moją pasją, ale historia była i archeologia była drugą moją pasją. I dostałam się na studia historyczne w Toruniu, zupełnie drugi koniec z Polski. I tam właśnie wyjechałam na te studia. Skoro nie przyjęli mnie na psychologię, okej, to ja sobie będę studiować historię, którą też kocham. A wiesz, w wieku takim 18-19 lat człowiek w sumie tak do końca sam nie wie, co jeszcze by chciał robić. I to ja to wspominam takie bardziej na zasadzie, no zobaczymy, no pojadę do tego Torunia, oderwę się od mojej rodziny, stanę się samodzielna, bo ja bardzo dążyłam do tej samodzielności. Moja mama była taka nadopiekuńcza trochę i ja po prostu się trochę z tym męczyłam i stwierdziłam... Wyjadę daleko, sama zacznę na siebie zarabiać, zacznę studiować, zobaczymy, nie? I byłam taka bardzo podekscytowana tym. I w Toruniu spędziłam 2 czy 3 lata i powróciłam jednak do Krakowa na tą psychologię. Stwierdziłam, że jednak historia fajna, ciekawa, ale tak myśląc przyszłościowo stwierdziłam, że nie chcę być historykiem. Ja po prostu chcę być psychologiem i pracować z dziećmi. I wróciłam do Krakowa, zdawałam ponownie na studia. Tym razem się udało, przyjęli mnie i zostałam w Krakowie, żeby studiować psychologię. Mhm. Kiedy powiedziałaś teraz, że psychologia, bo chcesz pracować z dziećmi, bo to jest psychologia, to jest szerszy temat. To nie jest tylko dotyczący temat dzieci, prawda? To jest też dorosłych. Ale rozumiem, że ty miałaś bardziej tutaj pociąg do tego, żeby z dziećmi pracować, tak? Zdecydowanie już od razu wiedziałam, co konkretnie będę, jaka specjalizacja moja będzie. Ja od razu wiedziałam. Kiedy to wiedziałaś? Wiesz co, jak już wybierałam kierunek studiów ten pierwszy raz, w sensie pierwszy raz dawałam na psychologię, to ja już wiedziałam, że na pewno podążę w kierunku jakby psychologii dziecka i później, żeby pracować z dziećmi. W międzyczasie zainteresowałam się autyzmem, ponieważ spotkałam rodzinę taką amerykańską, których syn właśnie miał autyzm, znaczy dokładnie miał zespół Aspergera. I jakby ja miałam kontakt z tą rodziną i w pewnym momencie oni stwierdzili, że mam tak dobry wpływ na to dziecko. Zresztą ja też uwielbiałam w ogóle dzieci, ja uwielbiałam z nim pracować, ja pracowałam w kościele moim, bo jestem protestantką i tam mamy bardzo taki rozwinięty kościół dziecięcy, pracowałam, byłam tam liderem. I zawsze ta praca z dziećmi mnie fascynowała i zawsze wszyscy mi mówili, słuchaj, ty masz takie wyczucie, takie podejście do tych dzieci, jesteś rewelacyjna i tak mi potwierdzało w tym, że chyba mam jakiś talent do tego, czemu go nie rozwijać, lubię to, lubię pracę z dziećmi. No i ja już wiedziałam od początku studiów, w jakim kierunku ja w ogóle podążę, bo wiele osób jeszcze nie wiedziało, może kliniczna, może jakaś społeczna, może, no wiadomo, tam później wybieraliśmy różne moduły, które i specjalizacje, ale ja już wiedziałam od początku, że to będzie właśnie dziecięca specjalizacja. No i w międzyczasie też studiów robiłam jeszcze takie, szkoliłam się u Amerykanów i u Norwegów właśnie konkretnie w terapii behawioralnej wtedy. Tak się zainteresowałam terapią behawioralną i już się szkoliłam u nich też równolegle, żeby pracować właśnie z dziećmi autystycznymi, z dziećmi z Aspergerem i tego typu właśnie problemami. Mało tego, już zaczęłam pomału prowadzić terapię, bo już miałam dyplom właśnie tam tej szkoły norweskiej, już mogłam oficjalnie, co prawda studiów nie miałam jeszcze skończonych, ale już miałam ten dyplom, więc już tam nieoficjalnie nawet w szkołach kuratorium dało mi zgodę na bycie tak zwanym wspomagaczem nauczycieli, czyli byłam w szkołach, w przedszkolach, jakby prowadziłam, jak były tam jakieś dzieci czy dziecko. Wtedy nie było jeszcze tak dużo tych dzieciaczków jak teraz. Tam były jakieś pojedyncze przypadki. To ja jakby nadzorowałam, prowadziłam terapię indywidualną, wspomagałam nauczyciela, byłam na lekcjach i jakby były jakieś trudne zachowania, to jakby ja reagowałam i no i powiem, że to było naprawdę fascynujące dla mnie. To bardzo dobrze wspominam ten czas pracy właśnie z dziećmi autystycznymi i rozwijałam się w tym kierunku i to było ciekawe, tak. Mhm. A to wtedy pracowałaś w tych szkołach w Polsce czy za granicą? Więc tak, zaczęłam w Polsce,
I w pewnym momencie miałam okazję wyjechać. To jeszcze też była nadal nie byliśmy w Unii Europejskiej i tak dalej, więc tam była kwestia wiz do innych krajów. Ja zawsze wiedziałam, że w końcu wyjadę, bo ja w Polsce nigdy się jakoś tak super dobrze nie czułam. Zawsze jakoś mnie uwierało tam społeczeństwo. Ja mówię, że tam nie mam korzeni polskich czysto, więc gdzieś te geny takie międzynarodowe gdzieś mnie tam chyba wychodziły. Ja zawsze wiedziałam, że gdzieś wyjadę prędzej czy później. No i nadarzyła się taka okazja, że mogłam wyjechać do Niemiec. Dostałam wizę. I właśnie tam pracowałam z dzieckiem z zespołem Aspergera i już zostałam w tych Niemczech tam przez kolejny jakiś czas. I później Niemcy, później trochę Hiszpania. No zaczęły się trochę moje podróże to tam. No właśnie, bo tak też znam cię od tej strony podróżniczej. Nie tylko to jest takie egzotyczne, no w ogóle twoje nazwisko okazuje się dosyć jest egzotyczne teraz, bo panieńskie było inne, a teraz Razaku? Razak. Właśnie, dla Polaka ciężko to sobie nawet czasami wyobrazić, jak to przeczytać, bo na końcu jest literka Q, która w języku polskim tak raczej nie występuje w słownictwie, prawda? Tylko jako ekstra taka litera. Więc tak, wiesz, powiedziałaś, że coś tam w Polsce cię tak za bardzo nie ciągnęło, coś tam ci uwierało, tak powiedziałaś, społeczeństwo trochę jakby czułaś może, że nie jesteś tam zrozumiana może, czy... Bo tutaj też powiedziałaś, że jesteś też protestantem może, czy to było coś takiego, że ty od początku, że byłaś w takiej rodzinie i może też tam się nie odnajdywałaś, bo jednak Polska to jest kraj katolicki, czy to może był jakiś taki element, czy już powiedziałaś też, że masz pochodzenie jakieś inne, więc tu bym chciał zobaczyć ten temat, wiesz... Jakie elementy powodowały, że w Polsce nie czułaś się dobrze? Jeżeli chodzi o religię, to myślę, że nie, że było wszystko okej. Nie czułam się jakoś prześladowana, że właśnie jestem protestantką, nie chodzę na religię szkolną i inaczej wierzę. Często ludzie wręcz się pytali, powiedz nam różnicę, jak to wygląda w twoim kościele, w twojej wierze. No ja zawsze byli zdziwieni, że to jest też chrześcijaństwo, bo wiele osób nie wiedziało. Więc dla mnie to było takie wow, nie? Tak ludzie mnie pytają i naprawdę zawsze bardzo pozytywnie na to reagowali. Więc czułam się taka wyjątkowa z tego powodu i mile zaskoczona, że właśnie ludzie bardziej ich to interesuje i ciekawi, chcą się coś dowiedzieć niż jakieś napiętnowanie z tego powodu, więc to nie był problem. Natomiast jeżeli chodzi o moje korzenie, no to właśnie mam tam ukraińsko-amerykańskie. Mój tata miał trochę tam pochodzenie właśnie amerykańskie, moja mama ukraińskie. I też dużo się w ogóle się otaczałam Amerykanami w Polsce, też bardzo dużo przebywałam w środowisku Amerykanów i też miałam troszeczkę taką, czułam inną mentalność niż Polacy. I było mi ciężko z tą mentalnością, było mi ciężko się zrozumieć. Właśnie czułam, że nie jestem rozumiana bardzo często przez Polaków. Choćby na przykład takie, jesteśmy na jakiejś imprezie, nawet takiej domowej, nie wiem, rodzinnej i tam alkohol zawsze był, co mnie dziwiło, bo dla mnie zabawa nie musi być z alkoholem. Kompletnie to jakby jedno z drugim nie miało związku. Albo jak byłam nastolatką, tam się chodziło czasem gdzieś na dyskotekę czy jakieś tam szkolne imprezy i właśnie ludzie też tam mieli pewien sposób bawienia się, który mi w ogóle nie odpowiadał. Później jak weszłam troszeczkę w bardziej dojrzałe, dorosłe życie, no to kwestia urzędów na przykład, jak jest podejście urzędników, że to jest w ogóle taka jakaś wrogość ogólnie. Też mi się wydawało, że Polacy są bardzo tacy smutni, bo ja jak mówię, pracowałam z Amerykanami, dużo przebywałam i widziałam tą kolosalną różnicę. W ogóle w tym kościele, w którym się wychowałam trochę, miałam bardzo taki fajny kościół w Krakowie, to tam też było sporo obcokrajowców i ja widziałam, że jest różnica taka mentalna w podejściu do życia, w podejściu do biznesu. Ja tam bardzo dużo takich podstaw biznesowych się nauczyłam w kościele właśnie. I że właśnie no Amerykanie to wiadomo, to w ogóle tacy są optymiści, zawsze uśmiechnięci. I w zestawieniu z Polakami to było takie, Polacy się smutni, ciągle o problemach, ale z drugiej strony się nie dziwiam, bo faktycznie mówię, no tak nawet załatwić głupią sprawę w urzędzie to jest jakiś problem. Czekaj, ale czy ja dobrze rozumiem, że ty wychowałaś się w Polsce, w polskiej rodzinie, no z innym pochodzeniem trochę, ale w polskiej rodzinie, najpierw w Krakowie, później tam pod Nowym Sączem i ciągle nie czułaś się jak u siebie, ponieważ otaczałaś się trochę innymi ludźmi niż większość w Polsce. Dobrze to rozumiem?
Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja nigdy, właśnie to jest niesamowite, ale ja nigdy nie czułam się w Polsce, że to jest mój dom. W ogóle. Wręcz moja mama bardziej czuła, że to jest jej dom, bo ona też się przeprowadziła, że jej rodzina właśnie pochodzi z Ukrainy. I mama nauczyła się polskiego i ona poczuła, że już tutaj żyje, tutaj wyszła za mąż. No mój ojciec też był jakby nie do końca Polakiem, ale moja mama się jakby odnalazła, a ja nie, ja w ogóle nie. I właśnie to było takie dziwne, może to już jakieś moje indywidualne cechy, trudno powiedzieć. No nie odnalazłam się w Polsce, nie było mi tam dobrze, czułam się nierozumiana i właśnie jakoś tak nie czułam, że to jest mój dom i moje miejsce w ogóle. Pomimo tego, że tam się urodziłaś, tam miałaś przyjaciół, tam się wychowałaś i szłaś na imprezę z kolegami, z koleżankami z twojej, nie wiem, klasy, z twojego otoczenia, to jednak czułaś, że nie jesteś u siebie. Dokładnie, to jest dziwne, ale tak się czułam. I jakby ja chciałam nawet zmienić to myślenie, ale po prostu to było we mnie. Ja po prostu się nie odnalazłam w tej mentalności. Widocznie byłam troszeczkę inaczej, myślałam, trudno powiedzieć, ale tak, nie odnalazłam się tam. I faktycznie nie byłam w stanie nad tym zapanować, czy nie byłam w stanie tego zmienić. No i zawsze myślałam, że ja muszę gdzieś wyjechać. Jak tylko będę mogła, to ja wyjadę na pewno. I tak zrobiłam. Dokładnie, jak tylko się nadarzyła okazja, to po prostu od razu. Decyzja 5 minut. Jadę. No, do Niemiec. Można byłoby cię nazwać takim właśnie outsiderem, który no jednak jest tutaj, ale od samego początku czuje inaczej, doświadcza tego otaczającego go świata w inny sposób, ponieważ oczekuje od niego czegoś innego, albo może... No, powiedziałem, oczekuję od niego, ale no nie wiem, że jest dobre określenie, żeby tam oczekiwać od świata, ale chodzi o to, że ma się jakby inne wyobrażenie o tym swoim idealnym takim świecie, w którym chciałoby się żyć. I ja też się wychowałem w Polsce, urodziłem się w Polsce, ale też nie miałem rodziców gdzieś tam z różnych krańców świata, to oboje są Polakami rodowitymi. Ale też, jak mówisz o tym, to przypomina mi się, że też czułem się outsiderem. Po prostu zawsze jakoś tak czułem, że jakby nie pasuje tutaj, że to nie jest to. Tak, ja tak się czułam i taki miałam feedback od ludzi, że ty jesteś jakaś inna. To często mi ludzie mówili, że ty jesteś jakaś inna. Jakby nie jesteś nasza. Tak, i jakby dołożyć do tego właśnie to, co powiedziałaś, że też otoczona byłaś właśnie no, troszkę inną też religią, czyli innymi ludźmi, nie tak jak większość tam 90 parę procent szło do katolickiego kościoła w niedzielę, to ty miałaś troszkę innych ludzi wokół siebie i pewnie też tak powiedziałaś, że liznęłaś tam też troszeczkę tematów biznesowych, bo kościół protestancki właśnie trochę inaczej jakby nie rozdziela może tych biznesowych spraw finansowych od wiary, może kościół katolicki tak bardziej tutaj jest odseparowany. Na ta sfera takiego życia materialnego z tej sfery duchowej, a tutaj widać, że może jest inaczej, ja nie znam dokładnie tych faktów, natomiast widać po tobie właśnie ten inny sposób myślenia, no ale też już nie chcę tego rozwijać więcej, ale powiedziałaś o tym, że szukałaś trochę ucieczki z tej Polski, żeby gdzieś wyjechać i czy to było tak, że chciałaś podróżować, czy po prostu chciałaś uciec z Polski? Z jednej strony trochę uciec, bo wiedziałam, ja zawsze robię tak, że w miejsce, które mi się nie podoba albo w którym się źle czuję, ja po prostu zmieniam. Ja nie mam z tym problemu. Ja nie jestem typem osoby, która tkwi w miejscu, w którym się czuję źle. To tak samo było z pracą, czy z miejscem zamieszkania. Na przykład, nie wiem, nie odpowiadała mi jakaś miejscowość, ja nie miałam problemu podjąć szybko decyzję, okej, zmieniam, bo mi się tu nie podoba. I to było na tej samej zasadzie, nie podoba mi się w Polsce, no to zmieniam kraj. I z drugiej strony miałam też tak bardzo, tak chyba we krwi, taką potrzebę podróżowania, potrzebę poznawania świata, poznawania innych ludzi, bardzo. I to jakby się nałożyły te dwa czynniki, to, że chciałam, nie chciałam być w miejscu, w którym się źle czuję i to, że ja zawsze fascynowała mnie jakaś właśnie podróże, inne kraje i to, że wiedziałam, że mogę się dużo więcej nauczyć. Dla mnie podróże kształcą i to właśnie ta chęć podróżowania, chęć zobaczenia innych ludzi, innych krajów, tak, to też zaważyło. I dlatego też miałam zawsze łatwość w podejmowaniu decyzji, jeżeli chodzi o przeprowadzanie się z kraju do kraju. Nigdy z tym nie miałam problemu. Czasem słyszę od ludzi, ale ty jesteś odważna. Nie, to u mnie nie była odwaga, po prostu. To było naturalne. Naturalna część siebie, która po prostu wołała, jedźmy dalej, przesuńmy się stąd, jedźmy gdzieś indziej. I powiedz, czy
konsekwencji twoje nazwisko obecne to też jest konsekwencją właśnie tych podróży, że gdzieś tego męża znalazłaś poza Polską? Tak, tak, dokładnie. Mój mąż nie jest Polakiem i spotkaliśmy się na Cyprze. Stąd moje obce nazwisko. No mój mąż, żeby było śmiesznie, też jest tam z rodziny trochę mieszanej, ma korzenie azjatyckie, trochę greckie i a w ogóle jego rodzina właśnie teraz już zamieszkuje tam od któregoś pokolenia w UK, w Londynie. No i ale raz spotkaliśmy się z mężem właśnie na Cyprze. No i stąd to nazwisko inne. Okej, okay, czyli on jest obywatelem Wielkiej Brytanii, tak? Tak, tak. Ale właśnie mówię, nie jest rodowitym Brytyjczykiem, ponieważ ma korzenie właśnie tam azjatyckie, indyjsko. Właściwie wtedy to były Indie, teraz już jest tereny pakistańskie, bo kiedyś tam, nie tak dawno w sumie nastąpił ten rozdział tych krajów. I troszeczkę greckie, więc mój mąż mówi w kilku językach w ogóle, tak biegle, ponieważ właśnie między innymi grecki, tam Pendżabi chyba jakieś, no tak niesamowite to jest. Angielski oczywiście. No to w Wielkiej Brytanii bardzo przydatna też umiejętność mówienia w kilku językach, prawda? Nie tylko angielskim, bo Brytyjczycy to tak no ten swój angielski w miarę znają, bo to różnie jest z tą poprawnością. Starają się. Ale z tymi obcymi językami to tak trochę różnie, więc często liczą właśnie na takich ludzi, jak ktoś zna kilka języków, to jest naprawdę cenionym tutaj, czy pracownikiem, czy nawet osobą, która jest po prostu przydatna bardzo w tym społeczeństwie. No, mój mąż tego tak aż nie wykorzystuje, bo nie jest pracownikiem, nigdy nie był, więc... No właśnie, no to dobra, to wróćmy do tej waszej znajomości i miałem zadać pytanie, czy to właśnie on przyciągnął cię do Wielkiej Brytanii, ale zanim na to odpowiesz, to powiedz, jak wyglądała ta droga od Polski, gdzie pojechałaś najpierw, w jakie kraje próbowałaś się może gdzie odnaleźć i jak w końcu znalazłaś się w Edynburgu? No tak, tak jak wspomniałam, pierwsza moja podróż była właśnie do Monachium, do Niemiec i ja jakby mam dwa rodzaje podróży, bo część krajów, to, do których trafiłam, to było miejsce mojego takiego dłuższego zamieszkania, ale też w międzyczasie oczywiście podróżowałam. To były takie jakieś krótsze wyjazdy do innych krajów. I tych innych krajów to już chyba nie zliczę. Było ich tam sporo, ale głównie w Europie. Także jakby zamknęłam się wtedy w obrębie Europy, nie wyjeżdżałam gdzieś tam na inne kontynenty. Natomiast te kraje takie główne, w których tam żyłam po kilka lat, no to właśnie były Niemcy, bo tam zostałam trochę na dłużej. Były to, później była Hiszpania. Później na chwileczkę wróciłam do Polski, ale dosłownie na chwileczkę. Bardziej tam mi pewne sprawy przyciągnęły, jeszcze takie rodzinne. I wyjechałam wtedy na Cypr. Na Cyprze tam właśnie pomieszkałam trochę i z Cypru... Znaczy na Cyprze najdłużej w sumie mieszkaliśmy. Tam poznałam męża, tam wyszłam za mąż i tam w sumie mieszkaliśmy dosyć długo. No i z Cypru trafiłam do Edynburga. Także, że... Te 6-7 lat temu. Tak, 7 lat temu. Tak. I to nie było tak, że mąż chciał. Mąż wręcz odwrotnie, on uciekł w ogóle z Londynu. On uciekł, on nie lubił Wielkiej Brytanii. I on uciekł właśnie w spokojniejsze miejsce, Cypr. I on chciał tam zostać. A ja stwierdziłam, bo owszem, ja bardzo kocham Cypr i z każdym z tych krajów, w których mieszkałam, mam pozytywne wspomnienia. I dużo dobrych rzeczy mnie tam spotkało i ja uważam, że każdy kraj przynosi dobre rzeczy, ale no ma też minusy, wiadomo, ale ja zawsze staram się wyciągać te dobre i czegoś się uczyć takiego pozytywnego od każdych mieszkańców każdego kraju, w którym przebywam. I Cypr jak najbardziej lubiłam, miał oczywiście swoje minusy, ale już w pewnym momencie mówię, słuchaj, stoimy w miejscu, ja chcę czegoś innego. I ja go zaczęłam trochę tak naciskać, choć może przeprowadzimy się gdzieś. Ja mówię, dobrze, jak nie lubisz Wielkiej Brytanii i nie chcesz tam wrócić, mimo że jest rodzina twoja i tak dalej, po prostu nie chciał, to chodź zobaczmy, może w jakimś innym kraju nam się spodoba. I troszeczkę tam pojeździliśmy, bo może rozpatrywaliśmy, może Holandia, może Belgia, może jeszcze gdzieś, ale... Tak w sumie bardziej rozsądkowo stwierdziliśmy, że po pierwsze znamy oboje angielski, więc będzie nam łatwiej. Ta starsza córka również znała angielski, więc stwierdziliśmy, że
że językowo będzie nam łatwiej w kraju anglojęzycznym, a po drugie ja sobie pod kątem biznesowym sprawdzałam te kraje, bo wiedzieliśmy, że my po prostu jedziemy otworzyć biznes, a nie iść do pracy, więc też badaliśmy jakby kraje pod kątem założenia biznesu, w ogóle prowadzenia, no i Wielka Brytania nam się też wydała atrakcyjna pod tym względem, to jest tak wszystko wydawało się proste i w sumie jest proste. Więc padła decyzja, że jednak Wielka Brytania. Mój mąż w sumie też tak bardziej rozsądkowo stwierdził, że faktycznie no, te cele, które chcemy osiągać, są chyba najbardziej realne w Wielkiej Brytanii i zgodził się na tą Wielką Brytanię, ale od razu wiedzieliśmy, że nie będzie to Londyn. My oboje nie lubimy Londynu i tam na chwilę pojechać na dzień okej, ale żyć tam nie. I zaczęliśmy sobie zwiedzać Wyspy Brytyjskie od góry na dół, żeby stwierdzić, gdzie nam się podoba. I stwierdziliśmy, że no Szkocja nam się podoba, Edynburg nam się podoba, no to zostajemy i zamieszkamy tutaj po prostu. No i zamieszkaliśmy. Mhm. Czyli tak zauważam, że taka jedna może wspólna cecha między tobą a twoim mężem. Jak on ma na imię? Zuber. Zuber. Między tobą Anita, a między Zubrem, tak można odmienić? Mhm, Zuberem. No, Zuberem. Dobrze. Jest to, że on się jakby nie czuł u siebie, w sensie no u siebie, tam gdzie jest rodzina, dobrze? Pojechał sobie na Cypr, ty z tego Krakowa później tam z tego Tymbarku też na ten Cypr, tam się poznaliście i pewnie mieliście o czym rozmawiać, bo mieliście jakby podobne spojrzenie na to, że nie czujecie się dobrze u siebie, w zasadzie nie czujecie się jak u siebie, szukacie swojego miejsca i wspólnie zaczęliście go szukać i znaleźliście w końcu, że Edynburg, że Szkocja to jest to miejsce. No ale wcześniej mieszkaliście też na Cyprze. Mówisz, że każdy kraj przynosi coś dobrego, prawda? Nigdzie, jak to mówią, no nigdzie nie jest idealnie, ale z drugiej strony możemy odwrócić to i wszędzie są fajne rzeczy. Gdzie nie pojedziemy, to możemy znaleźć coś fajnego. I nie oczekujmy, że w jakimś tam kraju będzie po prostu fantastycznie i tam będzie 100% będziemy szczęśliwi, tylko każdy kraj ma coś do zaoferowania, tak jak na przykład teraz ja jestem w trakcie przeniesienia się przynajmniej na rok do Polski i wiem, że w Polsce czeka mnie coś fantastycznego, ogromna przestrzeń, na pewno zdecydowanie większy dom, większy ogród, coś, co moje dzieci teraz potrzebują i tą wolność im daję w tym roku. I jeszcze inną rzecz, o której za chwilę też porozmawiamy, bo ty jesteś tą inspiracją do tego, żeby te moje dzieci uczyły się poza systemem edukacyjnym, takim państwowym systemem edukacyjnym, czy w ogóle takim systemem tylko w edukacji domowej. I właśnie chcę przejść teraz do twoich córek, które, no z tego co, masz dwie córki, z tego co wiem, to urodziły się przynajmniej jedna z nich na Cyprze, tak? Czy jak to było? Tak, młodsza urodziła się na Cyprze, starsza w Niemczech. Aha, czyli jedna już w Niemczech jeszcze się urodziła, druga na Cyprze, czyli żadna nie urodziła się na terenie Wielkiej Brytanii. Nie, nie, żadna. Aha, a jakie mają obywatelstwo? Polskie. Bo na Cyprze jest tak, na Cyprze ja w ogóle cały czas nadal mam polskie i nie zrzekam się w ogóle polskiego obywatelstwa i też to nie jest tak, że ja na przykład nie lubię Polski, czy mam złe wspomnienia. Nie, ja mam tam kupę bardzo dobrych wspomnień, ja tam mam nadal przyjaciół i jak mówię, bardzo rzadko jeżdżę, bo tam mnie nic nie trzyma, ja tam nie mam nikogo, oprócz właśnie kilku jeszcze tam przyjaciół z dawnych lat, ale dobrze, lubię jeździć czasem do Polski, właśnie sobie powspominać i pochodzić tymi uliczkami, którymi kiedyś tam chodziłam. Natomiast no moje córki jakby no nie mają już nic wspólnego z Polską i jakby ale mamy obywatelstwo wszyscy polskie i jakby nadal go trzymam, zachowałam, nie zrzekam się i nie mam takiego zamiaru. Moje dzieci z racji tego, że właśnie na przykład na Cyprze jest prawo, że po matce się dostaje automatycznie też obywatelstwo i jakby zresztą moje dzieci mają prawo do polskiego obywatelstwa, więc zatrzymaliśmy też wszystkie trzy mamy polskie obywatelstwo. Oczywiście tam możemy się aplikować o inne, aczkolwiek my tam też podróżowaliśmy, no właśnie na Cyprze, to jakoś nigdy nie aplikowaliśmy o inne paszporty, czy tam na przykład właśnie angielskie. No teraz troszkę się zmieniło i myślimy to zrobić, ale... Mhm. Ale to polskie obywatelstwo nam totalnie wystarczało i cały czas je mamy. No. Świetnie, bo to no,
na dzień dzisiejszy, jakby nie było, to jest obywatelstwo, można powiedzieć, europejskie, no bo mamy te paszporty, które uprawniają nas pod poruszanie się po Unii Europejskiej. Polskie w ogóle nam obywatelstwo w niczym nie przeszkadza praktycznie, więc nie ma takiej potrzeby. Natomiast pytam też pod kątem tego, jak twoje córki się czują, bo teraz wiesz, no ty już nie czułaś się w Polsce jak u siebie, czułaś troszeczkę się obywatelem różnych miejsc, szukałaś. Tak, teraz masz Zubera, który jest też z takiej no, mieszanej rodziny i jeszcze Cypr, tutaj Londyn, w ogóle to wszystko się tak miesza. I teraz twoje córki, czy one się czują Polkami? No właśnie nie. O tyle, właśnie rozmawiałam bardzo często z moją starszą córką, bo pojawiał się ten temat. Ona nawet mówiła jeszcze, jak była w szkole, bo przez chwilę była w szkole tutaj w Wielkiej Brytanii, to mówiła, że właśnie dzieci się pytają, czy koledzy się ją pytają, skąd jest. I było jej bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo no, obywatelstwo ma Polskę, ale ona nie zna Polski. Ona nie czuje się Polką i ona czuła, zawsze mówiła, że czuje się bardziej Cypryjką. Ona kocha Cypr, dla niej to jest jej kraj. Ona się tam wychowała, bo on, co prawda urodziła się w Niemczech, ale przeprowadziliśmy się na Cypr, jak ona miała 2 lata. I jakby ona pamięta Cypr cały czas i ona tam się wychowała i dla niej jej krajem, ona powiedziała, ona czuje, że jest, jej krajem jest Cypr. I ona już później odpowiadała, mówi, no to odpowiadaj to, co czujesz. No to, że masz paszport polski, nie, jakby cię nie definiuje, że czujesz się Polką, no bo tak naprawdę z Polską nie ma nic wspólnego. Oprócz tego, że rozmawia po polsku, dosyć się ładnie nauczyła polskiego ode mnie, aczkolwiek to nie jest jej pierwszy język również, bo angielski jest jej pierwszym językiem, czy tam grecki im też się posługuje. No i ona się, jak mówię, no, kiedyś powiedziała, że czuje się Cypryjką, czuje się, że Cypr to jest jej kraj. I nawet jak tu przeprowadziliśmy się do UK i ona jakby dalej, nadal mimo tego, że 7 lat już tutaj żyje, to dalej czuje się bardziej Cypryjką i dalej czuje się, że jej krajem jest Cypr. To jest też niesamowite. Natomiast młodsza córka zawsze od początku ona twierdziła, że jest Szkotką. Jest jeszcze mała, ale po prostu mówi, mamo, ja jestem Szkotką, bo dla niej też angielski jest naturalny. Ona też, jak się przeprowadziliśmy tutaj, urodziła się na Cyprze, ale przeprowadziliśmy się, jak miała tam 9 miesięcy, no to ona nie pamięta Cypru zupełnie. I dla niej to jest kraj, w którym żyje i ona się czuje, mówi, mamo, czuję się Szkotką. Także śmiesznie to bywa, naprawdę w tych mieszanych rodzinach, właśnie w takich... w rodzinach, w których jeszcze się przemieszczają rodzice albo właśnie są różnego pochodzenia, to może być troszeczkę chyba trudne dla dzieci, bo tak samo było dla mnie trochę trudne. Pamiętam, jak byłam mała i co prawda właśnie jak mówię, no utożsamiałam się z Polską, bo ja się tam urodziłam, ja posługuję się tym językiem bardzo dobrze, znaczy nie wiem, czy bardzo dobrze, ale to był mój pierwszy język, bo ja się go uczyłam w przedszkolu, w szkole, moi rodzice też się nauczyli polskiego z racji, że tam mieszkali i dużo tego języka używaliśmy i czułam się przynależna do Polski, no mentalnie nie, ale no jak w jakimś tam cząstka tej polskości była we mnie, bo jednak tam się wychowałam, spędziłam sporo lat. Ale tak mentalnie ja nie czułam, że jestem Polką taką stuprocentową, bo też wiedziałam, że mam te inne korzenie i tak bardziej mi mentalnie było do Amerykanów na przykład, totalnie z Amerykanami, to od razu się rozumiałam i bardzo lubiłam przebywać w ich towarzystwie, no jest również te geny od ojca chyba w tym mają udział. Anita, to mam takie pytanie tutaj odnośnie to, o czym mówisz teraz, bo to jest, mówimy o poczuciu przynależności narodowej takiej, nie? Że albo czuję, że jestem Cypryjczykiem, albo czuję, że jestem Niemcem, albo że jestem Brytyjczykiem, albo Polakiem. I jakby próbuję się przypisać do jakiegoś miejsca, ale czy to jest naturalna rzecz, że my szukamy, że my tego potrzebujemy, czy to jest tak, że właśnie jak powiedziałaś, pytają się mnie wszyscy naokoło, skąd jesteś, to muszę coś wymyślić w końcu i muszę w końcu wybrać. Więc czy to jest w naturalnym takim naszej naturze jest tak, że my potrzebujemy mieć gdzieś należeć, czy to jest wymyślona rzecz? Świetne pytanie, Greg, naprawdę, bo ja sobie też kiedyś uzmysłowiłam, że to nie jest naturalna rzecz, że my potrzebujemy. Ktoś kiedyś chyba nawet na psychologii powiedział, któryś z naszych wykładowców, że człowiek ma potrzebę przynależności do danego kraju i że musi się zdefiniować i to dla jego własnego komfortu psychicznego, a ja w ogóle stwierdziłam, że ja tego nie czuję, ja się nie zgadzam z tym, bo...
wydaje mi się, że właśnie to społeczeństwo oczekuje i przypisuje nas do jakiegoś kraju, a ja w ogóle nie mam potrzeby być przypisana do jakiegoś kraju. Ja się z tym fantastycznie czuję. Ja się czuję, bardziej właśnie to często mówiłam, jestem obywatelem świata. Ja nie mam z tym problemu, że właśnie, nie wiem, żyłam w tym kraju i nie mam tej przynależności. Kompletnie nie mam z tym problemu. Natomiast problem pojawia się, jak ludzie zaczynają pytać i trzeba gdzieś się określić dokładnie. Ja myślę, że to jest kwestia, że właśnie społeczeństwo jakby wymaga od nas określenia się, ale naturalnie ja tego nie czuję. Ja pytałam też dziewczyn moich, czy właśnie mają z tym problem. One mówią, że one mają tylko problem, jak ktoś się zapyta. Natomiast w ogóle z tym nie mają problemu. Po prostu żyją, gdzie żyją. Świat jest tak szeroki i otwarty, że dlaczego mam się czuć tą osobą czy tą? No nie, no jesteśmy, kula ziemska jest dla ludzi i właśnie one mówiły, że nie mają problemu, że na przykład nie wiem, czy mają się czuć Polkami, czy Cypryjkami, no jakoś tam nie jest to problem dla nich, po prostu nie muszą się określać, nie czują tej potrzeby określania się do momentu, aż właśnie ktoś zapyta. Tak, czyli to są te wymagania zewnętrzne, takie coś, co jest w głowie większości ludzi, taki ustalony system, że no są granice, są państwa, są narody, więc gdzieś ktoś skądś jest zawsze i nawet ten wykładowca, który mówił o tym, że jest taka potrzeba, mówił to z dużym przekonaniem, bo pewnie sam urodził się w jednym kraju, czuł się przynależny do tego kraju, więc on sobie nie mógł wyobrazić nawet, że może być inaczej, że pozbyć się tej potrzeby. Jak już ktoś wie, kim jest, to jakby ma potrzebę, żeby to demonstrować naturalnie, jakby jakoś tak i wymaga też od innych, żeby wiedzieć. To jest takie rozpoznanie terenu, tak? Że żyje w takim systemie, to tak go rozumiem. I to, co ty mówisz, takie spojrzenie albo brak tej potrzeby, no nie jest dla większości naturalną rzeczą. Jest czymś takim egzotycznym, wręcz trudnym do zrozumienia. I tak jak wiele innych konceptów, o których teraz chcę z tobą porozmawiać, a konkretnie o dwóch. Pierwszy będzie dotyczył biznesu, bo już wspomniałaś o tym, że chcieliście budować biznes w Wielkiej Brytanii i wybraliście ten kraj do mieszkania, między innymi ze względu na to, że tutaj biznes prowadzi się łatwiej. Ale z drugiej strony też wiem, że ten biznes, który budowaliście, też budowaliście z myślą o tym, żeby gdziekolwiek się nie przeprowadzicie, czy będziecie mieszkać w przyszłości, czy kiedykolwiek, to żeby ten biznes działał. Czyli znowu, myślenie poza out of the box, tak? Poza tym pudełkiem takim, które wszyscy znają, że firmę zakładam tutaj siedzę, kupuję dom, przywiązuję się do tego miejsca i tu zostaję. Ja czuję, że ty jednak masz inne myślenie, że szukasz takiej wolności, być takim wolnym ptakiem, że mogę w każdej chwili gdzieś sobie polecieć do tego drugiego gniazdka, które gdzieś tam mam, ale to jest takie gniazdko tymczasowe, to nie musi być moje własne, mogę go komuś wypożyczyć nawet na chwilę, nie ma problemu. Chodzi o to, żeby czuć tą wolność i mieć możliwość w każdej chwili po prostu rozłożyć skrzydła i lecieć. I o tym chciałbym porozmawiać z tobą. A drugim tematem, o którym zaraz porozmawiamy, to jest właśnie edukacja twoich córek, twoich dzieci, które też właśnie wpisują się w tą wolność, czyli brak przywiązania dzieci do jakiejś placówki szkolnej, do jakiegoś konkretnego systemu edukacyjnego, tylko wzięcie odpowiedzialności za ich edukację i za ich przyszłość. No i właśnie dla wielu teraz, którzy pomyślą sobie, no jak to, mam sam wziąć odpowiedzialność za to, żeby moje dzieci miały dobrą przyszłość, to jest takie unbearable, bym powiedział po angielsku, że aż ciężko znieść ten ciężar. I właśnie o tych dwóch rzeczach, jak sobie z tym poradzić, biznes i uczenie dzieci, wszystko na odległość, jak ty sobie to wyobrażałaś i jak ci się to zrealizowało? No ja właśnie, ja się śmieję i czasami to mówię, że ja się urodziłam z poczuciem wolności. Dla mnie to była taka najwyższa wartość, do której zawsze dążyłam i to było naturalne dla mnie. Mnie nigdy nie można było zamknąć w jakichś systemach, jakichś granicach. Ja pamiętam nawet jak w podstawówce pani przy całej klasie kiedyś powiedziała i chciała mi troszeczkę właśnie jakby tak
naprowadzić na tory chyba w ten sposób i zawstydzić przed klasą, że ty, Magda, bo jeszcze a propos imienia, bo w ogóle ja mam też, moje pierwsze imię to jest Anita, ale później rodzice mnie nazywali Magda i wtedy szkoła też mnie, w szkole też mówiono mnie Magda, no także jakby ktoś myślał, dlaczego ja używam tego imienia. Ja mam dwa imiona w dokumentach, Anita Magdalena. No ale pamiętam, ta nauczycielka: Magda, ty to jesteś, masz muchy w nosie, my tu mamy reguły, ty je zawsze olewasz. Chodzisz własnymi ścieżkami i w ogóle się nie dopasowywujesz. Jesteś w ogóle tutaj, nie żyjesz w naszym systemie. Ty musisz jakby się do nas dopasować. Czyli jesteś w szkole, to są reguły i masz się do nich stosować. Ale czekaj, tylko zapytam tutaj, a co właściwie robiłaś w tej szkole takiego złego? Nic złego nie robiłam. Ja nie byłam złym dzieckiem, w sensie, że nie rozrabiałam i tak dalej, pomijając, że czasami mi się zdarzyło, ale to raczej z grupą ludzi gdzieś uciec na wagary, ale to jakby nie tylko ja to robiłam. Natomiast ja po prostu, wiadomo, szkoła narzuca pewne reguły zachowania, pewne ubiór i tak dalej, a ja sobie zawsze po swojemu wszystko robiłam. Na przykład mieliśmy się ubrać tak czy tak, były te mundurki, a ja tam zawsze dyskutowałam, że po co mi mundurek, na przykład sobie przyszłam po swojemu ubrana i w ogóle, ale jak, dlaczego ja mam się ubierać w jakiś mundurek narzucony, którego nie lubię? No i takie drobne rzeczy, to nie było takie, ja nie byłam taką osobą, która się tak bardzo buntowała i tam była takim outsiderem totalnym, ale jednak w takich drobnych rzeczach próbowałam robić coś po swojemu, albo na przykład nauczycielka kazała robić w danym momencie jakieś tam zadania, a ja czułam, że mi się po prostu nie chce, bo akurat zaczęłam czytać jakąś interesującą książkę, no to czytałam. Aczkolwiek no poddawałam się trochę temu systemowi mimo wszystko, ale czułam taki bunt wewnętrzny, że to nie jest to, co ja, w czym ja dobrze funkcjonuję. Moja mama oczywiście też jakby zawsze mnie uczyła, że są zasady, które społeczeństwo określiło i tak trzeba żyć, bo wszyscy tak żyją, no to tak trzeba żyć. I ona, moja mama właśnie była bardziej taka, bardzo wręcz taka, że podporządkowywała się tym systemom, zasadom i tak dalej, a ja właśnie nie. I w domu nawet się bardzo buntowałam przeciwko wszystkiemu, spaniu o danej godzinie. W ogóle wszystko chciałam robić po swojemu. I to było tam chyba takie naturalne we mnie, to dążenie do wolności, wyzwolenie się z systemów, wyzwolenie się właśnie z jakichś reguł, które ludzie narzucają innym ludziom. I to w pewnym momencie wiedziałam, że to musi gdzieś, jak już byłam bardziej dorosła i jakby mogłam podejmować własne decyzje, bo wiadomo, jak się jest dzieckiem, to jednak rodzice mają na ciebie duży wpływ i jakby jesteś podporządkowana rodzicom, czy tam bardziej nauczycielom. I ja czułam, że w pewnym sensie tracę trochę siebie, bo jednak muszę się tam podporządkować jakimś zasadom. Ale jak już byłam bardziej dorosła i mogłam samodzielnie podejmować decyzje, i to była dla mnie droga do wolności. Ja czułam ulgę po prostu, jak skończyłam 18 lat, to też właśnie ja wiedziałam, że sobie mogę decydować teraz, gdzie pojechać, co studiować, że już tak naprawdę moja mama oczywiście miała tam inne pomysły na moje życie. Ja to kompletnie nie brałam tego pod uwagę, bo ja chciałam po swojemu wszystko. No i tak właśnie to robiłam, nie? Tak samo jeżeli chodzi o biznes, to ja wiem, że właśnie tutaj też bardzo, bardzo jak rozmawiam szczególnie z Polakami, bo ja jakby biznesu uczyłam się od różnych ludzi, różnych narodowości, a nie od Polaków w ogóle. I na przykład tu przyjechałam do UK, mam dużo kontakt z Polakami, jest nas tu sporo, więc mimochodem nawet spotykałam non-stop Polaków i nawet chętnie się spotykałam, właśnie wręcz sama stwierdziłam, że bardzo chcę pobyć wśród Polonii, zobaczyć, jak tu właśnie prowadzą biznes, jak sobie tu radzą. I doznałam szoku kulturowego, śmieję się, bo podejście do biznesu mam tak inne, że w ogóle w pewnym momencie mówię, wow, nie, to w ogóle można tak inaczej? A o czym mówię? Bo ja zawsze biznes pojmowałam jako drogę do wolności. Nie jako biznes sam w sobie, że ja teraz sobie założę biznes, będę businesswoman i będę pracować jeszcze więcej niż na etacie i w ogóle tutaj dążenie do perfekcyjności i w ogóle, no mi takie rzeczy były obce. Biznes fajnie, jak jeden nie uda się, to drugi, jak nie ten, to trzeci, bo ja kilkanaście biznesów prowadziłam tak naprawdę w życiu, nie miałam problemu, że coś nie idzie, to zamykam. Właśnie Polacy często się bardzo przywiązywali do biznesu, to były takie ich dzieci, przeżywali, że coś nie idzie i w ogóle ja też nigdy nie stawiałam biznesu na pierwszym
miejscu, rodzina na pierwszym miejscu. I nigdy nie poświęcałam rodziny dla biznesu. Było to dla mnie niewyobrażalne, że ja bym miała teraz siedzieć i pracować, bo wiadomo, przy rozkręcaniu nowego biznesu trzeba trochę więcej czasu poświęcić, ale nigdy nie wyobrażałam sobie, żeby siedzieć po 15 godzin czy coś robiąc biznes, bo trzeba, nie, trzeba to z dziećmi spędzić czas, to jest ważniejsze, a biznes zawsze sobie tak układałam, żeby właśnie jak najmniej czasu na nim go spędzać, bo i mnie biznes sam w sobie nie kręci, ani nie kręci nadal. Nie jest on celem. Celem jest, to jest środek do tego, żeby być wolnym, żeby właśnie móc robić, co się chce i nie być uwiązany żadnym biznesem. I ja tak zawsze sobie kreowałam te biznesy, zawsze sobie taki model wymyślałam na zasadzie, żeby po prostu nie poświęcać za dużo czasu na to, nie? Dobrze, daj mi tu zadać ci takie dodatkowe dwa pytania, bo chciałbym tutaj zgłębić te twoje podejście, ale też zaznaczyć, że właśnie wielu z nas, pewnie nie tylko Polaków, ale szczególnie, mamy to podejście przeczymy sami sobie, że mówimy, że no ja zakładam biznes, bo chcę być wolnym człowiekiem, nie chcę pracować na etacie i przewalać tych kurczaków, czy pakować te długopisy, czy cokolwiek. I idziemy w ten biznes, zakładamy, bo on ma nas doprowadzić do wolności. I natychmiast wpadamy w pułapkę, że pracujemy jeszcze więcej, jeszcze ciężej, jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani, wściekli. I no nie mówię tak, że zawsze jest, ale często tak się zdarza. I potem ten biznes już tak nas bardzo nie cieszy i wpadamy w tą pułapkę, że nawet ten serwis nasz jest gorszej jakości, bo już mamy tego dosyć. I różnie się to kończy. To nie opisałbym słowem wolność, kiedy ja pracuję po 16 godzin i nie widzę rodziny i tak dalej, tak? Pomimo tego, że mam, nie wiem, nawet dużo pieniędzy, to i tak nie jest moja wolność. Ja tak uważam. Każdy może ma inną definicję tej wolności. Ciekawy jestem właśnie, moje pytanie jest do ciebie, wiesz, jaka jest twoja definicja tej wolności? Jak u ciebie wygląda idealna wolność? Wiesz co, w sumie nigdy jakoś się nie zastanawiałam nad definicją, ale tak teraz jak mam pomyśleć i coś powiedzieć na ten temat, no wydaje mi się, że dla mnie wolność to jest właśnie jakby to zdefiniować, możność podejmowania decyzji, jakich się chce, bycia, gdzie się chce i bycia zależnym, uzależnionym od pewnych rzeczy, od ludzi, właśnie od biznesów, od sytuacji, w których się postawiliśmy i jakby jest, jakby dla mnie wolność jest bycie poza właśnie tym, pod wpływem właśnie jakichś tam ludzi, biznesów, rządów, bo ja również jestem bardzo wolnościowa i też kwestia, że czuję takie narzucanie jakby różnych dróg i sposobów prowadzenia biznesu również przez rząd, podatki i tak dalej. No zawsze jakby dla mnie to jest, jakby jestem poza tym, to jestem wolna, czyli podejmuję decyzję, kiedy chcę, robię co chcę i sama wybieram to, co jest dla mnie dobre, nie? Na przykład właśnie nawet szkoła jakby też nie pozwalała mi być wolna do końca, no bo też musiałam się podporządkować systemowi wakacji, jakiejś tam ferii, a resztę trzeba było być i nie można było podjąć planów na przykład wyjazdowych, no bo trzeba, dzieciaki muszą iść do szkoły. To też było jednym z elementów, które wiedziałam, że też muszę jakby wyrwać się z tego, nie? No tak bym to zdefiniowała, że po prostu wolność w podejmowaniu decyzji, ale też właśnie takim, że jakby nie jesteś w jakimś miejscu, gdzie musisz się podporządkować wielu rzeczom. Oczywiście nie da się do końca tak uciec totalnie i robić cokolwiek, bo mimo wszystko nawet ja czuję, że pewnym regułom się poddaję, bo nie ma innego wyjścia za bardzo. Typu, nie wiem, no płacę podatki. Oczywiście wolałabym ich nie płacić, bo uważam, że to jest przymus, który nie powinien mieć miejsca w ogóle. Natomiast no jakby konsekwencja jest pewna niepłacenia, więc, no, więc płacę. I mam pewne takie rzeczy, no, pod którym się poddaję i jakby nie jestem wyzwolona totalnie spod wszystkich systemów, ale jakby cokolwiek mogłam zrobić, żeby się z jakichkolwiek reguł systemu wyzwolić, to robiłam i to zrobiłam na dzień dzisiejszy. Przychodzą mi do głowy takie myśli właśnie, wiesz, takie trochę może tutaj, jak to nazwać,
kontrowersyjne, o, w tym temacie. Dlatego, że sam też często myślę, że wolałbym mieć wybór, stuprocentowy wybór, czy płacę podatki, jeśli tak, to ile i tak dalej, że po prostu ja decyduję kompletnie o wszystkim. Z drugiej strony, jeżeli każdy z nas miałby totalną kontrolę nad tym, czy płaci podatki, czy nie, czy robi, wiesz, czy w tym systemie, w jakikolwiek tam jest ten system, no bo ten system stworzony po to został jednak na samym początku, żeby nam służyć, tak? No mieliśmy jakieś problemy jako ludzie, no i musieliśmy stworzyć jakiś system, dzięki któremu no wszyscy będą w miarę jakoś zorganizowani i będą wiedzieli, jak działać ze sobą, żeby nie było chaosu, więc system w pewnym sposób nas, tak jak to widzę, systematyzuje między nami tą współpracę. Czy właśnie, jak możemy sobie wyobrazić taki świat kompletnie bez systemu żadnego, czyli wiesz, każdy rodzi się, układa sobie życie według siebie i jest kompletnie w 100% odpowiedzialny za siebie, za swoją rodzinę, za swoje życie. Czy jest to możliwe do zrealizowania i czy to w ogóle ma rację bytu bez jakiegokolwiek systemu? Wiesz co, też sobie zadawałam to pytanie często, bo tak naprawdę nie ma miejsca na ziemi, przynajmniej ja nie znam, żeby było tak zupełnie bez żadnego systemu. Gdzieś tam, nie wiem też, czy to jest jakaś też potrzeba taka, że trzeba w pewnym momencie stworzyć jakieś ogólne reguły dla funkcjonowania, dla społeczeństwa. Nie wiem, jakby to było. Trudno mi sobie wyobrazić właśnie miejsce, w którym nie ma żadnych zasad, każdy jest odpowiedzialny za siebie i tak dalej. Natomiast jakby śledziłam historię krajów, które były tak najbardziej wolnościowe i tam jakby jest najmniej tych zasad, najmniej rząd się wtrąca na przykład w życie obywateli i powiem ci szczerze, że tam się ludziom całkiem dobrze żyje. Tam jest wolność czy gospodarcza, czy właśnie jakaś taka społeczna i te kraje się dosyć fajnie rozwijały, więc jakby coś tej wolności jest i w tym, że jeżeli jest im więcej kontroli, im więcej reguł, im więcej zasad, to ludzie tak naprawdę nie rozwijają się i te kraje się nie rozwijają tak dobrze. Te wszystkie systemy totalitarne przecież zniszczyły tak naprawdę kraje, bo były narzucone tak naprawdę wszystko. Nawet wręcz były narzucone reguły życia codziennego. No nie wiem, właśnie na przykład w niektórych krajach, no dzieci muszą iść do tej szkoły albo no te kraje różnie się rozwijały. To jest taki temat, który ja sama jeszcze właśnie sobie zgłębiam, jeszcze sobie śledzę właśnie historię różnych krajów. Ktoś też kiedyś powiedział, że człowiek jakby potrzebuje tych reguł, że on bez reguł nie będzie funkcjonował. Jest takie przekonanie. Ja nie jestem do końca taka pewna, czy rzeczywiście to jest, bo ludzie mają jakiś taki pociąg do wolności. Jakby się zapytał nie jednej osoby, to o tak, chce się czuć wolna czy wolny i jakby byłoby super, ale z drugiej strony sami poddają się takim właśnie jakiegoś zniewoleniu i ja nie wiem, na ile to jest przez to, że właśnie to już jest któreś pokolenie, które żyje w jakimś zniewoleniu w pewnym sensie i oni jakby już nie potrafią inaczej i nie potrafią sobie wyobrazić. Więc trudno mi w ogóle sobie wyobrazić też, jakby to miało być, jakby faktycznie nie było żadnych zasad i każdy byłby odpowiedzialny za siebie. Niemniej jednak uważam, że zbyt dużo reguł, zasad i zbyt dużo narzucania i mówienia ludziom, co mają robić, pozbywa ich kompletnie jakby tego, że nie uczą się odpowiedzialności, nie uczą się podejmowania właściwych decyzji, nie uczą się robienia błędów, nie uczą się wyciągania wniosków z tych błędów, bo jakby ktoś im narzuca i oni są takimi marionetkami, no bo i tak to muszę zrobić i tak. I jakby ci ludzie mają takie bardzo ograniczone myślenie przez to, tak mi się wydaje. No i wielu ludziom ciężko byłoby chyba bez reguł funkcjonować, bo oni całe życie, mama, tata, dziadkowie i oni żyją w jakichś właśnie narzuconych systemach i chyba byłoby ciężko nie jednej osobie nagle się odnaleźć w takiej wolności totalnej, tak sobie myślę. Ale mi się wydaje, że to mogłoby być dobre i trudno powiedzieć, jakby całe społeczeństwo wyglądały, nie? Jakby się rozwijały. No właśnie, to nie jest taki pewnie proces taki tak hop-siup, że wszystkim dajemy wolność i proszę bardzo, teraz sobie decydujcie, bo moje doświadczenie jest takie i pewnie się zgodzisz ze mną, że kiedy patrzę
jak wielu z nas podporządkowuje się regułom, tym nawet drobnym, typu nawet no, ten lunchbox, który przygotowuje dziecko do szkoły, musi mieć w takim procencie owoce, w takim procencie słodyczy tyle i tyle, i to takie, a nie takie. Też czasami to w ogóle nie ma w ogóle przełożenia na jakąś rzeczywistą, no i na rzeczywistość. I tam jest wiele, wiele takich rzeczy, które o nas się wymaga, czy w szkole, czy w urzędach i tak dalej, które jakby nie mają pokrycia dla nas, nie mają sensu dla nas, ale większość ludzi podporządkowuje się, żeby mieć ten spokój, że wiesz, wiem o co chodzi, wiem jak ten system działa, jak się podporządkuję, odpiszę na te wszystkie listy, dam odpowiedź, będę to służył, tutaj będę służył tym wszystkim rzeczom, będę po prostu odpowiadał, no to będę miał spokój. Prawda? Czyli wolę się podporządkować, oddać swoją wolność komuś innemu, podporządkować się i przynajmniej wiem, co mnie czeka w tym systemie, że dobrze, przepracuję tam 40-50 lat i potem będę miał emeryturę taką i taką, bo już tu widzę na komputerze mi pokazuje, że będę dostawał 150 funtów tygodniowo. O, no to dużo to nie jest, ale już mogę planować, na co to wydam. Nie? Jest taka pewnego rodzaju jasność sytuacji, że wiesz, do czego zmierzasz, możesz tam troszeczkę poplanować sobie i tak dalej, ale oddajesz tą wolność. Natomiast taki wolnościowiec, no to proszę bardzo, weź odpowiedzialność za swoje życie, ale nikt ci tu niczego nie zapewni teraz, prawda? Ty sobie sam układaj. I to jest przerażające dla większości osób. Ludzie nie chcą być poza systemem, bo jest dla nich to jest wielka niepewność. System jakby, w systemie czują się bezpiecznie. Tutaj jakby są jasne reguły, oni wiedzą, czego oczekiwać i jakby nie biorą odpowiedzialności. Natomiast wolność oznacza dużą odpowiedzialność za siebie i za to, co robię. Oraz odpowiedzialność też za innych, którzy mnie otaczają. Więc niektórzy boją się tej odpowiedzialności, oni nie chcą. To jest też ta niepewność, że właśnie ta odpowiedzialność niesie z sobą pewne konsekwencje, że ja podejmuję decyzje i ja ponoszę konsekwencje. Czasami coś idzie nie tak, jak trzeba i ja muszę ponieść te konsekwencje. Ludzie, wydaje mi się, że boją się tej odpowiedzialności, boją się i czują się bezpiecznie w jakiejś takiej bańce zamkniętej w jakimś systemie, bo właściwie wszystko jest takie przewidywalne, ktoś za mnie decyduje w wielu sprawach, więc ja nie muszę się zastanawiać i ponosić tej odpowiedzialności. Zawsze można zwalić na kogoś, no bo to, bo no tak muszę robić, to jest narzucone, no to nie jest moja wina, nie? I właśnie to jest problemem. Dlatego wydaje mi się, że tak mało ludzi dąży do tej wolności, tak mało ludzi jakby podejmuje ten wysiłek, żeby faktycznie to osiągnąć, bo to naprawdę jest wysiłek i to się wiąże z wieloma takimi nie mało komfortowymi rzeczami, więc ludzie może i marzą o tej wolności, ale nie podejmują tego kroku, żeby iść w stronę tej wolności. Po prostu tak, bo się ich boją, mogą nie wiedzieć, prawda? Jak, a dwa po prostu się boją się tej odpowiedzialności. Dobrze, temat wolności to jest tak szeroki temat, że moglibyśmy w ogóle nagrać osobnych 10 odcinków na ten temat i pewnie też czujecie, słuchacze czy widzowie, że właśnie tak jest, że rozmawiamy teraz o temacie, na którym macie wiele różnych zdań na temat systemów, na temat czy podatków i tak dalej. No, każdy z nas ma już inne spojrzenie, bo ma inne doświadczenie i jest jakby może trochę po innej stronie, ale na pewno daje troszkę do myślenia. I teraz chciałbym wrócić z powrotem do tych twoich konkretów tutaj, bo zapytałem na początku, wiesz, jak twoja wolność wygląda i jak ją definiujesz. I tak pomyślałem sobie, że chciałbym usłyszeć od ciebie, wiesz, jak wygląda na przykład idealny dzień Anity Magdy wolnej, nie? Jak twój wolny dzień wygląda, nie? W sensie, wiesz, no ale wiesz, już nawet nie skupmy się na tym, tylko na tym właśnie, co tą wolność tobie daje, bo biznes. Powiedz, jaki biznes obecnie prowadzicie i jak on się wpisuje w kreowanie wolności w waszym życiu? Prowadzimy kilka biznesów naraz i no głównie zajmujemy się nieruchomościami. Ja mam firmę zarządzającą nieruchomościami, oczywiście sami budujemy portfolio, mój mąż zarządza firmą remontową.
Też mam firmę sprzątającą. No teraz próbuję rozwinąć firmę eventową, ale troszeczkę to jest na dalszym planie, więc jakby mało czasu tutaj poświęcam i nie jest to moim priorytetem. Więc jest trochę tych rzeczy jest. I ktoś by wydawałoby się, no dobra, jestem zarobiona od rana do wieczora, no bo mieć cztery firmy, no to nie wyobrażałam sobie niczego innego jak praca po prostu po kilkanaście godzin. I powiem szczerze, że na przykład my się to z mężem bardzo różnimy w podejściu do prowadzenia biznesu i w ogóle do robienia biznesu, bo moim celem zawsze było tak, żeby oczywiście poświęcam jakiś czas na zrobienie, na stworzenie firmy, ale jak najszybciej się wycofuję, jak najszybciej deleguję pewne rzeczy, jak najszybciej po prostu szukam fachowców, którzy mogą za mnie pewne rzeczy zrobić, no bo też ja nie mam zamiaru się uczyć wszystkiego, ja dużo rzeczy nie umiem, no to zamiast tracić czas na uczenie się i dochodzenie do czegoś, to ja wolę to zlecić komuś, kto już to dawno wie. Więc delegowanie, mało tego, sama struktura firmy ja tak tworzę, żeby jak najmniej mnie angażowało. Na przykład dam przykład właśnie tej firmy sprzątającej, bo ja to znam bardzo dużo Polek, który prowadzi firmy sprzątające, nie tylko w Edynburgu, ale podejrzewam, to w ogóle jest taka jakby polski biznes. Dużo Polek prowadzi ten biznes i faktycznie jesteśmy tu znani, że mamy te firmy sprzątające. Ale ja nawet znam osobiście te Polki na przykład, które to tam część z nich, bo nie wszystkie oczywiście, znam Polki, które prowadzą firmy sprzątające tu w Edynburgu i one naprawdę są zawalone robotą. One od rana do wieczora, ja czasem chcę się z nimi spotkać, one nie mają czasu. I ja wiem mniej więcej jak na czym polega i gdzie jest problem. Natomiast moja firma, ja przez rok, ja nic nie robiłam. Prowadząc te wszystkie firmy, ja nic nie robiłam. Ja po prostu sobie tak zrobiłam tą firmę sprzątającą, że moje zaangażowanie było tylko na początku, żeby to stworzyć, żeby szukać pracowników, klientów oczywiście, a później to się samo kręciło. Ja tylko sprawdzałam, czy wszystko się zgadza finansowo i jedynie interweniowałam, jak potrzeba było na przykład więcej pracowników, no to wtedy od czasu do czasu tam robiłam jakieś interview z ludźmi, przyjmowałam nowe osoby. Czy tam na przykład jakieś właśnie nowych klientów, aczkolwiek powiem szczerze, że klientów szukałam tylko na początku. Teraz już w ogóle tego nie robię, bo klienci sami się znajdują z poleceń po prostu. I nawet głównie moje zadanie polega, że raz na pół roku robię rekrutację. To jest moje zadanie, jeżeli chodzi o firmę sprzątającą. A na przykład tamte dziewczyny to się angażują, same sprzątają. Ja na przykład nie sprzątam, w ogóle tego nie robię. I to było moje założenie od początku. Ja jestem właścicielem firmy, a nie sprzątaczem. Co nie uważam, że sprzątanie jest czymś złym, ale ja po prostu wiedziałam, że ja tego nie będę robić. Bo nie jest to moim celem, bo to byłoby znowu wykreowanie sobie etatu we własnej firmie, a nie chciałam tego robić, nie? No, a dziewczyny na przykład same sprzątają albo jeżdżą, sprawdzają, czy tam wszystko dobrze jest. Ja mam takie większe zaufanie do swoich pracowników, większe takie, nie mam takiej cechy, że ja zrobię wszystko najlepiej i ja muszę być tą głową, motorem i w ogóle firmy. Nie muszę wcale. Dużo ludzi zrobi dużo lepiej wiele rzeczy. Ja też nie jestem perfekcjonistką. Ja nie uważam, że ma być wszystko perfekcyjnie, więc ja sobie odpuszczam wiele rzeczy. I dzięki temu mam tą wolność. Mimo, że prowadzimy firmy, ja mam tą wolność właśnie przez to, że deleguję, przez to, że jakby się nie utożsamiam, że firma to ja. Nie, ja to ja, firma to firma. I ja mam swoje życie, firma ma swoje życie. Oczywiście jest tam jakaś kontrola, bo nie zostawiam tego samopas i niech się kręci. Oczywiście tam sobie kontroluję tam i sprawdzam czasami, czy wszystko dobrze jest. No nie wiem, te dziewczyny, czy właśnie jak tam jakby nadzoruje te mieszkania, czy tam dla landlordów i tak dalej. No oczywiście jakby czasami od czasu do czasu sprawdzam, czy wszystko jest dobrze, natomiast nie angażuję się jakoś bardzo czasowo. Znaczy był nawet taki rok, że ja nic prawie nie robiłam, kompletnie, naprawdę. I wtedy czułam się tak bardzo wolno finansowo, ale to od razu mówię, że nic nie robienie na dłuższą metę się nie da po prostu. I teraz na przykład się bardziej zaangażowałam właśnie w te Airbnb, postanowiłam, że sobie otworzę właśnie teraz ten krótkoterminowy wynajem, to on angażuje bardziej, dużo bardziej niż ten long term wynajem. Więc trochę też się zaangażowałam, ale to była taka moja potrzeba, nie? Że tak nic nie robić,
nudzi mi się, chcę coś zrobić, no więc też zaczęłam się trochę tam angażować, na przykład mam dziewczyny do sprzątania i mi tam ogarniają te Airbnb, ale ja też sama im pomagam, też mogę sobie zatrudnić więcej osób, ale mnie to nawet cieszy, bo mam co robić, tam pomagam im w czymś, nie wiem, dowożę im jakieś zakupy, nowe pościele, ręczniki, to ja sobie to wziąłam, czy tam zarządzam platformami, też teraz wzięłam to na siebie. Ale ja mogę w każdej chwili powiedzieć, okej, już mi się tego nie chce robić i ja to deleguję i nie mam z tym problemu. I to jest to, nie? Że nawet prowadząc biznesy, ja po prostu takie prowadzę, żeby mało się angażować. Jeżeli chcę się zaangażować, to się angażuję. W każdym momencie mogę powiedzieć, nie chce mi się już, wyjeżdżam na przykład w Bieszczady na rok i te firmy mogą nadal funkcjonować beze mnie. One są po prostu przygotowane w taki sposób właśnie, żeby ta wolność w twoim życiu była na wyciągnięcie ręki. To znaczy, no, ona jest cały czas, tak? Tylko, że po prostu ja na przykład oddaję trochę swojego czasu, bo chcę coś robić. I faktycznie wiele osób, które uzyskały taką wolność finansową, bo na przykład, nie wiem, gdzieś tam stworzyły biznes, nawet czasami zaskoczone były tym, że biznes nagle tak wzrósł i tak pięknie się rozwinął, że stały się, te osoby stały się takimi dyrektorami, które tylko, no, praktycznie mogły siedzieć, nic nie robić, więc wyjeżdżały, nie wiem, na wycieczki dookoła świata i tam spędzały czas, nie wiem, 6 miesięcy w jakimś miejscu, nie wiem, siedząc, czytając książki, no to po 2-3 miesiącach już czuły głód pracy, już czuły głód, bo człowiek potrzebuje być potrzebnym, prawda, do czegoś, czyli realizować się. I tutaj chcę też płynnie tutaj przejść też do tematu za chwilę dzieci, uczenia ich, no bo to też jest taka rzecz, że my może sami sobie nie ufamy, a czasami też naszym dzieciom nie ufamy przez to, że na przykład one potrafią się sami, te dzieci potrafią się same zmobilizować, nauczyć, stworzyć dobrze działający biznes albo zadbać sami o swoją przyszłość. Tylko my tak, ojejku, to dziecko tak nic nie wie, ono zginie, bo ktoś mu da tego iPada albo jakiegoś PlayStation i on tam będzie siedział cały dzień, zmarnuje całe swoje życie, a potem będzie bezrobotnym, bezdomnym i jeszcze przyjdzie do mnie po pieniądze, żebym ja go sponsorował. Może tak być. Prawda? Może tak być. Tylko właśnie jakie są warunki, żeby dać dzieciom, które uczą się same, podejmują decyzje same, tak jak jest u ciebie, o swoim życiu, żeby nie, tego życia im no, nie zmarnować, żeby jednak one, wiesz, miały najlepsze życie, jakie możesz sobie wyobrazić i one mogą sobie wyobrazić. No właśnie, dlatego jeżeli chcą mieć najlepsze życie, jakie dla nich najlepsze, bo zauważ, nie zawsze dla nas rodziców najlepsze to jest tożsame z tym, co one uważają, że jest najlepsze. To one powinny decydować, one w pewnym momencie będą wiedzieć, co jest dla nich najlepsze, dużo lepiej niż my rodzice. I ja na przykład wychodzę z założenia i tak wychowywałam obie moje córki, wychowuję, że naprawdę dawałam im dużo wolności. Ja uważam, ja też widzę na przykład różnice kulturowe, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci. W Polsce bardzo cackamy się nad dziećmi, w sensie takim, że bardzo jest dużo takich nadopiekuńczych rodziców, ingerujących rodziców w każdy aspekt. Mycia zębów, posiłków, ubierania się, wybierania szkoły, partnera. Bardzo, bardzo rodzice chcą to kontrolować. I bardzo nie ufają swoim dzieciom, naprawdę. To ja to widzę i niestety te dzieciaki później mają problemy właśnie z taką samooceną, z pewnością siebie i tak dalej. To bardzo wpływa. Też jako nawet psycholog mam takie obserwacje. Po prostu trzeba dzieciom dać wolność, bo one w tym momencie mogą się rozwijać. One bez tej wolności one nie odnajdą własnej drogi, one nie odnajdą własnego szczęścia, bo to wszystko będzie szczęście rodziców, bo rodzic myśli, że to jest sukces. No bo tak naprawdę co jest sukces? Co to oznacza? Co jest sukcesem? Nie wiem, świetna praca w korporacji? No dla jednych tak. Nie wiem, dla innych będzie, że zostaniesz lekarzem. To jest sukces. Dla innych będzie, że no nie wiem, stworzysz firmę, ale to są tylko jakby narzucone też społecznie takie preferowane jakby definicje, że jeżeli będziesz tym czy tym, to na pewno będziesz szczęśliwy. A dzieci mogą mieć kompletnie inną wizję i odnajdywać się zupełnie czymś innym. I ja uważam, że jeżeli damy dzieciom wolność od początku, ja tak robiłam, dosłownie od początku, odkąd się, wiadomo, jak tam są maleńkie, no to tam jest zaangażowani bardziej w takie
nakarmić i tak dalej, ale jak już są w momencie, zaczęłam stawać się taką autonomiczną jednostką, ja naprawdę bardzo dawałam wolność. One decydowały często, w co się ubrać, co jest dla rodziców niepojęte. No ale jak to jest zima, a ty pozwalasz wyjść córce bez kurtki, czapki? Tak, pozwalam, bo wyjdzie i ona sama zobaczy, że jest jej zimno i ona sama wróci po tą kurtkę i czapkę. A nie tak, że za każdym razem właśnie będzie jakaś przepychanka, bo ja widzę, ja jestem świadkiem takich scen, że nawet właśnie takie głupie ubranie to często są przepychanki między rodzicem a dzieckiem. Załóż buty, załóż czapkę, włóż rękawiczki, dziecko zdejmuje, nie chce, albo się tam buntuje, albo jak rodzic nie patrzy, to i tak później gdzieś tam jako nastolatek będzie sobie po swojemu robiło. No właśnie dlatego, że to było wiecznie narzucane i dziecko jakby nie widziało konsekwencji typu, że może być zimno i jakie niesie to konsekwencje. Dziecko samo się nauczy. Ja na przykład zostawiałam. Nie jesz? No to nie jedz. Poczujesz głód, zjesz. W ogóle nie miałam takiego poczucia, że jejku, musi tu być o tej godzinie posiłek, o tej godzinie musisz zjeść, no bo trzeba jeść. No jak to nie? No musisz coś jeść. No nie musisz. Dziecko nie zginie, jak 2-3 dni nie będzie jadło. Ja naprawdę zostawiałam. Nawet takie małe dzieci... mówię, okej, okay, nie, no to poczuło głód, zaczęło jeść, a właśnie rodzice często się martwią, bo moje dziecko nie je tam owoców, nie je, albo jadłby tylko to i to, albo nie chce jeść, albo jest niejadkiem, no i takie właśnie, ja miałam wolność w tym, zupełnie taką swobodę, zupełnie ufałam moim dzieciom przede wszystkim, że one też wiedzą, co jest dla nich dobre, jakoś intuicyjnie. One się nie zagłodzą, one się nie zabiją. Oczywiście tak samo było na przykład z bezpieczeństwem. Jedynie, na co zwracam uwagę, żeby to środowisko i przestrzeń, w którym się rozwijają, było w miarę bezpieczne. Typu, no nie odważyłabym się na przykład, jakby któraś z moich dziewczyn powiedziała, dobra, to ja sobie teraz wyskoczę na ruchliwą ulicę i sprawdzę, czy jest okej. Okay. No nie, to już bym zastopowała zdecydowanie. I to nie jest tak, że ja wychowywałam bez żadnych reguł, rób ta co chce, ta samopas. Nie, były jakieś reguły, takie, żeby po prostu nasza rodzina funkcjonowała w miarę normalnie. Ale dużo było tej wolności. Ja ufałam dzieciom, ja wiedziałam, że one się nauczą odpowiedzialności, one popełnią błędy, ale to ich nauczy czegoś, będą mogły same wyciągnąć wnioski nienarzucone przeze mnie i będą mogły same myśleć, uczyć się samodzielnego myślenia. I to mi się udało, bo ja widzę po tej 16-latce, że naprawdę wyrosła na super fajną osobę, która jest bardzo odpowiedzialna, która jest bardzo samo zmotywowana. Ona nie potrzebuje motywatorów do zewnątrz, tylko ona po prostu wie, co chce robić. Bardzo jest określona w tym, co chce robić. Nie miota się, że nie wie, czy to, czy tamto. I naprawdę sobie bardzo fajnie radzi z wieloma rzeczami, więc uważam to za sukces. Oczywiście ja obserwuję też inne dzieci i to jest jakby moje dziewczyny to jedno, ale ja też widzę, że te dzieciaki, które naprawdę, a w wielu narodowościach w ogóle jest taka wolność dla dzieci, taka naturalna, że na przykład, nie wiem, na Cyprze dzieci są puszczone samopas, tam się nikt nad nimi nie cacka i nie biega z szalik i kurtka to może nie najlepszy przykład, ale nie wiem, załóż czapkę, bo słońce za dużo świeci i ten. Nie, tam nie ma takich w ogóle zachowań. Rodzice po prostu, tak samo zresztą widzę tu w Wielkiej Brytanii, te dzieciaki na placach zabaw, po prostu one robią co chcą. I mają ci rodzice to zaufanie do dzieci i mi się wydaje, że to pokolenie, które się wychowywało w ten sposób, czy właśnie te kraje, bo widzę, że są różnice kulturowe w wychowywaniu dzieci, niektóre są bardzo takie właśnie, że zamykają te dzieci w kloszu, a niektóre zupełnie samopas są puszczane i widzę, że jest później różnica, jak te dzieci funkcjonują w wieku dorosłym. Na przykład na Cyprze większość prowadzi własne firmy, większość osób jest przedsiębiorczych, pewnych siebie bardzo. No w Polsce właśnie to tak ta pewność siebie, na przykład zauważam, nie jest taką cechą dominującą. Zdecydowanie dużo osób ma z tym problem. No myślę, tak, wydaje mi się, że to tak. Gdzieś te korzenie w dzieciństwie, w wychowaniu też mają, nie? Takie... No właśnie, to później ma wpływ nawet na nas, kiedy wyjeżdżamy za granicę i czujemy się takim, no, mało wartościowym,
jak to nazwać, małą wartościową siłą roboczą, tak? Która może pracować za najniższą krajową i w sumie to już jest szczęśliwa, że w ogóle ktoś mnie przyjął do pracy, nie? I ktoś nas to może wykorzystać, bo będzie widział, że o, jak przykręcę taśmę, no to jeszcze szybciej pracują, jeszcze bardziej im zależy, no to jedziemy. I to się już wydarzyło. Wiele razy w Wielkiej Brytanii tutaj uratowaliśmy pewnie niejedną firmę, niejedną fabrykę przed upadkiem albo przed problemami finansowymi, bo to były te lata 2004, kiedy otworzyła się ta granica. My tu przyjechaliśmy ratować. I teraz, kiedy w obliczu tego całego Brexitu i w obliczu tego ewentualnego odejścia wielu, odpływu tych emigrantów ze Europy Wschodniej, Polaków z Wielkiej Brytanii, co się też staje rzeczywistością, bo wiele osób wraca, czy farmerzy, czy jakieś zakłady produkcyjne, czy transportowe, oni zaczynają mieć właśnie ten problem, bo nie ma tej taniej właśnie siły roboczej. Zaczyna być problem na rynku pracy. Ludzie chcą więcej pieniędzy, bo to są już natywni Anglicy. Jeżeli mają przyjść, no to chcą zarabiać o wiele więcej. Będą pracować wolniej, będą więcej kosztować. Więc te problemy się pojawiają. Ale to jest jakby, wynika to u nas, właśnie wracam do tego, z tej naszej niskiego poczucia wartości, co jest znowu wynikiem tego, że nie mieliśmy wolności do tego, żeby sprawdzić pewne rzeczy, sprawdzić siebie i mieć swoje własne zdanie o sobie, tylko wierzymy temu zdaniu, które kiedyś ktoś nam powiedział, że jesteśmy tacy i tacy, nie wiem, nauczyciel w szkole, czy mama i tata, tacy i tacy i taki jesteś i koniec, taki już będziesz. I to się już tak zakotwiczyło, że jeżeli ktoś usłyszał, że jest mało wartym człowiekiem, to już będzie tak może spędzić całe swoje życie do końca, że już będzie tylko pracował za najniższą krajową, nie będzie wierzył, że może więcej osiągnąć. I widzicie, tu właśnie ten podcast nagrywamy nawet z różnymi osobami. Dzisiaj z Anitą rozmawiamy właśnie o wolności, o tym, jak tworzyć w życiu wolność, o tym, jak do tego podejść, jaka to jest odpowiedzialność duża też, ale jakie to daje możliwości ogromne. Zarówno dla nas, że my możemy przez to otrzymać taką możliwość podróżowania, gdzie chcemy, posiadania biznesu, gdzie chcemy, odseparowania się od tego, że musimy gdzieś pracować na etacie. Jednocześnie dzieci, które na przykład uczą się w domu, które uczą się od rodziców, uczą się same, ufamy im też i dajemy im możliwości tylko do zgłębiania tych swoich zainteresowań. One tworzą, one stają się ludźmi odpowiedzialnymi od razu za siebie, za swoją przyszłość i pewnymi siebie. I ta twoja obserwacja, Anita, też właśnie tego Cypru, jak tam ludzie na przykład, którzy są tak wychowani właśnie tak z dużej wolności, że potem oni decydują, co oni chcą robić w życiu i osiągają, rozumiem, sukcesy też, tak? Bo taka osoba, która jest pewniejsza w biznesie, ona prędzej coś sprzeda, prędzej zaoferuje wartość, prędzej zdobędzie zaufanie drugiej osoby, po prostu osiągnie większy sukces, bardziej rozumie siebie. Tak, zdecydowanie. Mhm. I są te osoby bardziej szczęśliwe, widzę, po prostu spełnione. Nie szukają, nie gonią za czymś, czego nie ma. Tak, powiedziałaś, że są szczęśliwe, a właśnie szczęście jest tym, myślę, co może nie każdy szuka wolności, bo się niektórzy jej boją, ale każdy z nas chce być szczęśliwy, prawda? I niektórym to szczęście przyjdzie kosztem wolności, bo powiedzą, moim szczęściem jest bezpieczeństwo, ja chcę mieć bezpieczeństwo, mnie nie interesuje wolność. I tacy ludzie będą wtedy szczęśliwi, kiedy będą kontrolowani, będą w systemie i w porządku, ale jest dużo osób takich jak ja czy ty właśnie, którym szczęście daje wolność i będą szukały tej wolności. I czy to, zastanawiam się teraz właśnie tak, czy my, dając naszym dzieciom tą wolność tutaj i dając im taką odpowiedzialność od razu, czy to nie jest tak, że one w pewnym momencie będą chciały jednak zdecydować się, że a ja tam jednak wolę bezpieczeństwo i wiesz, tak, to zupełnie teoretycznie tak się zastanawiam, czy one będą chciały kiedykolwiek wskoczyć do systemu z powrotem? Wiesz co, wydaje mi się, że mało prawdopodobne, bo aczkolwiek być może, no jak mówię, każdy człowiek jest inny, każde dziecko jest inne i w pewnym momencie może tak być, że
że ktoś stwierdzi, że jednak on się lepiej czuje w jakimś systemie, że lepiej, chociaż powiem szczerze, że jak tak śledzę właśnie losy takich dzieci wychowanych wolnościowo bardziej, to rzadko się to zdarza, żeby jakieś dziecko, ja nie znam osobiście, aczkolwiek nie wykluczam, że istnieją takie osoby. No jednak wydaje mi się, że ta tendencja jest taka, że te osoby wychowane w takiej wolności, właśnie w nauczeniu się odpowiedzialności w odpowiednim momencie i tak dalej, im będzie ciężko funkcjonować w jakichś takich systemach narzuconych, czy na przykład choćby nie znam osoby, która wychowywała się prowadząc biznes, na przykład rodzice prowadzili biznes, ona też naturalnie prowadzi biznes, a w pewnym momencie zapragnie być na etacie. Aczkolwiek nie wykluczam, że takie osoby są. Mhm. Być może są. Ja osobiście nie znam. Jednak to są osoby, które wolą same decydować o sobie, w sensie takim, o czasie nawet spędzonym w ciągu dnia i trudno im się odnaleźć w takich narzuconym jakimś systemie. No właśnie, właśnie zadaję to pytanie dlatego, że widzę takie osoby, które tak wyobrażam sobie właśnie, takie osoby właśnie wolne, które nie pasują, znaczy nie potrafią się, tak powiedziałaś, odnaleźć w systemie, ale jednak, wiesz, 90% ludzi jest w systemie. I teraz, czy są jakieś takie trudności związane z tym, że jestem takim człowiekiem, który stawia na wolność? Czy są jakieś takie, wiesz, trudności, takie challenges, takie wyzwania, które stoją przed nami, ponieważ wybraliśmy wolność? No jednak 90% ludzi robi inaczej. Zakładam, że 90, to nie wiem, czy tak jest, ale zakładam, że tak jest. Zależy gdzie. Mhm. Więc jak ci się wydaje? Czy z tego powodu mamy się czego obawiać? Są jakieś trudności z tym związane dla nas, dla naszych dzieci? Wydaje mi się, że jeżeli bardziej widziałabym trudności u osób, które wychowały się w systemie przez wiele, wiele lat i nagle jednak podejmują decyzję, nie, ja tego nie chcę, to nie jest moje życie, które chcę spędzić w ten sposób i podejmują decyzję właśnie, że jednak dobra, robię inaczej. I wchodzą w ten mniejszy procent osób, które jakby dążą do tej wolności i wydaje mi się, że czasem może być trudne dla takiej osoby, bo muszą się jednak nauczyć wielu rzeczy. Są przyzwyczajone do tego, że ktoś za nich myśli, ktoś im narzuca coś, a teraz nagle nie ma takiej osoby. Znaczy, powiedzmy na przykład rzucają pracę i trzeba zarobić na życie, trzeba zarobić na chleb, tak? I tutaj mogą być wyzwania i ja to obserwuję czasem u ludzi takich właśnie dorosłych, że na przykład właśnie mają problem z samodyscypliną, mają problem z poczuciem niższości, każdą najmniejszą porażkę odbierają bardzo osobiście i jakby podcina im to skrzydła. To właśnie ta brak pewności siebie, która nie wytworzyła się w dzieciństwie, przez to, że były właśnie, cały czas było coś narzucane i one nie miały szansy nawet poznać smaku porażki, czy tam być może tak, są też takie porażki w systemie, prawda? Nawet jak opowiadałeś tam wcześniej o swoim synu i zaznał ten smak, ale to jakby znów go przekonało, że ten system jakby, no być może nie jest dobry, bo cokolwiek by zrobił, to i tak decydują inne osoby, nie? I czasem jest tak, że te osoby, które żyły w tym systemie, no napotkają pewne problemy, muszą nauczyć się nowych rzeczy, muszą wziąć tą odpowiedzialność, że cokolwiek teraz, jakąkolwiek decyzję nie podejmą, one jakby muszą przyjąć konsekwencje na to. Czasem to są dobre konsekwencje i wszystko fajnie, ale czasem pójdzie coś nie tak albo podejmiemy złą decyzję i konsekwencje są bardzo trudne. I jakby trzeba się nauczyć, że z tym żyć właśnie, że i żyć w tym, że teraz my jesteśmy odpowiedzialni za to, co my robimy. I to może być takim wyzwaniem. Właśnie też kwestia, no, że musimy zbudować sobie jakby na nowo to poczucie wartości, że jednak no, jesteśmy panami samych siebie i jakby musimy zbudować ten confidence, to właśnie takie poczucie, że nawet jak podejmujemy jakieś błędne decyzje, to nie szkodzi. Można za chwilę podjąć dobrą decyzję albo nauczyć się i wyciągnąć wnioski. I czasami ludzie naprawdę się tego boją i jest to dla nich trudne. I być może czasem takie osoby, i ja znam takie osoby, które uciekły z powrotem do systemu, na przykład wróciły na etat, bo stwierdziły, że sobie nie radzą, po prostu nie radzą, bo to jest też taka niepewność z jednej strony, na przykład finansowa.
I ich to przerażało i nie byli w stanie udźwignąć tego ciężaru i wrócili jednak do systemu, bo stwierdzili, że czują się bezpiecznie. I jest okej, bo to nie każdy, właśnie jak sam wspomniałeś, nie każdy ma być, czuje tą wolność, nie każdy się w tym odnajduje, nie każdy się odnajduje w biznesie. I chodzi o to po prostu, żeby być szczęśliwym, żeby w miejscu, w którym jesteśmy, żebyśmy czuli się dobrze i spełnieni. I to jest najważniejsze tak naprawdę. Mhm. No właśnie tak bym podsumował, że fajnie, żebyśmy mieli jednak wolność wyboru do tego, czy chcemy być w systemie, czy nie, prawda? Czyli takie dziecko, które jest wychowane w wolności, ciągle może zostać w tej swojej wolności i odpowiedzialności, może żyć w ten sposób, a może zdecydować, że pójdzie inną drogą i wejdzie w system, który da mu bezpieczeństwo. Czasami pozorne, czasami faktycznie jest to bezpieczeństwo, ale ma przynajmniej wybór. Natomiast osoba, która jest zostawiona w tym systemie, jej jest bardzo ciężko później nawet podjąć tą decyzję, już nawet jak podejmie, to ciężko jest wytrwać, bo nie ma tych wzorców, nie ma tej wolności, nie doświadczyło wcześniej. Ta odpowiedzialność jest przerasta jej jakby możliwości. Ona nie ma wyćwiczonego tego emocjonalnego mięśnia, tak to nazwę, do poradzenia sobie z ilością rzeczy, za które jest odpowiedzialna. Natomiast ktoś, kto jest od samego początku odpowiedzialny za siebie, musi, tak mówisz, wiedzieć, czy chce jeść, czy nie, zrobić to, mieć jakby, nie ma służącego obok siebie, tylko musi też sam decydować i wykonywać te rzeczy, podejmować decyzje i brać konsekwencje ich podejmowania, bądź nie, to jest zupełnie inny obraz sytuacji. I wiesz, ja bym chętnie z tobą porozmawiał dłużej, ale nam tutaj czas ucieka, ale wiem, że na pewno jest więcej rzeczy, o które moglibyśmy omówić w temacie samego na przykład choćby nawet twojego biznesu, czy też wychowania dzieci, nauczania domowego. I zastanawiam się, ilu z naszych słuchaczy jest tym tematem tak zainteresowanych szczegółowo, bo ja bym chętnie cię zapytał, wiesz, jak wygląda dzień twoich dzieci, jak dokładnie wy sobie rodzicie, jakiego typu problemy tam występują i jeżeli... jak je rozwiązujecie. I jeżeli będzie na tyle tutaj zapytań też pod tym materiałem, jeżeli zgłoszą się do mnie osoby, które są tym tematem zainteresowane, to może, jeżeli byś była chętna, moglibyśmy nagrać osobny odcinek na temat homeschoolingu, czyli nauczania domowego, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, który też dotyka biznesu, bo inwestujemy właśnie to, że nasze dzieci nie są w szkole, powoduje, że mamy nowe możliwości i biznesowe też wtedy, i podróżowania, i biznesu, i naszym dzieciom stwarzamy możliwości biznesowe w życiu. Więc to jest też temat, którym ja też żyję, więc jeżeli są osoby chętne, dajcie znać i będziemy z Anitą umawiać na następną rozmowę na ten temat właśnie. Dobrze, więc co? Dzisiaj ci bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli możesz, to powiedz, jak można cię znaleźć w internecie, gdzie mogą ludzie spotkać ciebie, bo wiem, że też w Edynburgu działasz czynnie i organizujesz spotkania dla inwestorów nieruchomości, więc powiedz właśnie, gdzie można cię zobaczyć, spotkać się z tobą osobiście albo jak się z tobą skontaktować? Mam fanpage na Facebooku Property Investor Association, więc zapraszam, można tam polubić ten fanpage, ponieważ ja jakby organizuję spotkania, mniej systematycznie, bardziej zależy właśnie jak mam czas, ale jeżeli ktoś osobiście chce mnie spotkać, to zapraszam na takie spotkania. Zawsze mamy networkingi, rozmawiamy o biznesie i o życiu, o nieruchomościach i można ze mną bezpośrednio porozmawiać. Oczywiście na Facebooku Anita Razak też sporo osób do mnie pisze, więc zapraszam serdecznie. Mam też grupę facebookową, też można tam zawsze zadawać pytania i się kontaktować ze mną. Ale myślę, że najszybciej właśnie albo na mój profil Anita Razak, chociaż ja też od razu uprzedzam, że ja nie odpisuję zawsze na pytania, czy tam nie zawsze i nie szybko odpisuję, bo ja też nie siedzę na Facebooku, nie jestem zniewolona Facebookiem czy social media. Też jestem w tym wolna i czuję się bardzo wolna. Jeżeli nie mam ochoty przez 2-3 tygodnie być na Facebooku, to po prostu nie jestem, bo nie muszę. Więc od razu mówię i uprzedzam, że czasami trzeba poczekać na kontakt ze mną czy na odpowiedź. Ale zapraszam, bo zawsze później jak wchodzę z powrotem na Facebook, to staram się odpisywać. Zapraszam na spotkania do Edynburga. No,
Dobrze, że mówisz o tym czekaniu, bo to jest taka ciekawa też rzecz i na koniec to już też powiem tą ciekawostkę, że my czasami już teraz mamy oczekiwania obecnie, że jak dzwonimy do kogoś, to on ma odebrać teraz, nie? I tak samo jak ktoś do nas dzwoni, to czasami ktoś, znaczy są ludzie, którzy jak dzwoni telefon, to nieważne co robią, po prostu go odbierają natychmiast. Nieważne, czy są w środku jedzenia, czy w środku jakiejś innej pracy, czy w środku bycia z innym człowiekiem. I to jest coś, co zauważam, jest też takim zniewoleniem, prawda? Że urządzenie, które mam w tym momencie, ponieważ ono wydaje dźwięk, więc ja muszę być dostępny dla tych ludzi, którzy próbują się ze mną złapać. I kiedyś to takie złapanie mnie było trudne, bo nie miało telefonu, więc trzeba było do mnie przyjechać, zastać mnie w domu w ogóle, czy mam czas teraz. Nie, więc byłem naturalnie, człowiek nie jest aż tak dostępny. Natomiast obecnie ktoś pisze na Messengerze i chciałbym, żebym odpisał za 5 minut i jak za 5 minut nie odpiszę, to już wysyła pytajniki. A potem tak, się, nie daj Boże, się obrazi po 3 dniach, nie? Ale tak, tak. No, dlaczego ty nie odpowiadasz na wiadomości? Ponieważ nie oceniajmy też swoim własnym sposobem. Jeżeli ktoś siedzi na Facebooku, na Messengerze co 5 minut sprawdza wiadomości, to nie znaczy, że wszyscy to robią. Większość osób tak ma. Mhm. Większość osób chyba tak ma, że jednak siedzi na tym Facebooku. No bo Messenger wydaje powiadomienia cały czas. Wystarczy... Trzeba je wyłączyć. Tak, wystarczy ich nie wyłączyć i wtedy ma się właśnie cały ten mętlik, który... Ja bym nie mógł teraz z tobą nagrać po prostu rozmowy, gdybym miał włączonego Messengera. Po prostu cały czas coś by się tam działo, prawda? I nie wszystkie te rzeczy w ogóle nawet mnie dotyczą, bo jakieś tam grupy i tak dalej. Więc fajnie, że to powiedziałaś, bo tak jest. Ja do ciebie napisałem też, czekałem chyba 1,5 tygodnia na odpowiedź i tam nie obraziłem się. Po prostu stwierdziłem, że jest coś ważnego u ciebie w życiu innego. Może są wakacje, może jest urlop i tak i tego trzeba się spodziewać. Ja bardzo, bardzo chętnie w ogóle spotykam się z ludźmi, bardzo chętnie nawiązuję kontakty z ludźmi, więc nie odbierajcie tego jako, że ja nie lubię, nie chcę z wami w ogóle mieć nic wspólnego. Nie. Tylko jak mówię, no dla mnie cenniejsze jest jakby moje życie i to jest naturalne, że chcę też, mam pewne rzeczy, które chcę robić w życiu. Mam ochotę sobie na przykład nie być na Facebooku albo wyjeżdżam gdzieś i po prostu chcę się cieszyć, nie wiem, górami, przyrodą i w tym momencie Facebook czy social media nie są mi potrzebne do tego i mam wyłączone zawsze powiadomienia najczęściej, ale w pewnym momencie kiedyś tam się odezwę, więc naprawdę zapraszam, nie bójcie się i nie zrażajcie się, jak nie odpiszę szybko, bo w tym momencie może akurat mam czas, że nie potrzebuję, mam wyłączone w ogóle social media. Ale się odezwę, bo ja bardzo chętnie się dzielę też doświadczeniami, wiedzą na temat biznesu, nieruchomości. Lubię się dzielić tym, lubię spotkać nowych ludzi, więc naprawdę nie zrażajcie się, piszcie. Zapraszam serdecznie. Tak, bo wolność polega też na tym, żeby narzędzia nam służyły, a nie my im. Bo wtedy tą wolność tracimy. Bardzo dziękuję, Anita, jeszcze raz za rozmowę. Mam nadzieję, że spotykamy się wkrótce na kolejnej. Dziękuję wszystkim za zaproszenie w ogóle do rozmowy i dziękuję słuchaczom, którzy słuchają lub będą słuchać właśnie za to, że nas słuchają i dziękuję jeszcze raz Greg za rozmowę. Do usłyszenia wkrótce. Rozmowa z Anitą nagrana była zanim jeszcze wyjechałem z rodziną do Polski, zanim tutaj założyłem biznes. Jak pewnie udało ci się usłyszeć, wtedy jeszcze uczyłem się na ten temat i rozpoznawałem ten grunt. I Anita właśnie była tą inspiracją między innymi do tego, żeby moje dzieci rozpoczęły naukę w systemie domowym. Wiele od niej się w tym temacie dowiedziałem, więc była to bardzo, bardzo cenne spotkanie z Anitą. Również nagranie tej rozmowy w formie podcastu wiele mi dało informacji, wiele mnie nauczyło i przekonało, że życie w odpowiedzialnej wolności też jest właśnie bardzo ciekawe, a może jeszcze bardziej ciekawsze niż życie w podporządkowaniu się systemowi. Ciekawy jestem, co ty na ten temat sądzisz, jak ty żyjesz i czego ty oczekujesz w życiu. Czy szukasz wolności, czy szukasz bezpieczeństwa? Daj znać koniecznie, komentując pod tym materiałem, gdziekolwiek go znajdziesz. Na YouTubie, na moim kanale Biznes Cafe, czy na innych mediach społecznościowych, gdzie znajdziesz to wideo, bądź to nagranie. Tymczasem, jeżeli chodzi o notatki do tego odcinka, znajdziesz je na stronie businesscafe.com/odcinek37. Tam też wszystkie linki do stron Anity oraz jej projektów.
Zapraszam Cię również do subskrypcji tego podcastu na platformach Twoich ulubionych, takich jak iTunes, Spotify. Wszystkie linki do subskrypcji znajdziesz na stronie podcastu businesscafe.com. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie do końca tego odcinka i do usłyszenia już w następnym 38.